Moi kochani, bardzo miło powitać Was na naszym dzisiejszym spotkaniu magicznym. Dzisiaj jesteśmy tutaj w piątkę, a mianowicie moje cztery towarzyszki. Dlaczego to mówię? Ponieważ każdy z Was powinien wiedzieć o tym, że każda roślina, jak i każde zwierzę, jak i każdy kamień, jak i każda rzecz tutaj w naszym świecie ma swoją własną duszę, odczuwa tak jak my ludzie. I jest wiele osób, które nie wiedzą o tym, ale powinny o tym wiedzieć. A mianowicie, nasze dzisiejsze towarzyszki to oczywiście roślina Damiana, o której mówiłam już w jednym z filmów, a także pisałam na blogu. Jedna z najbardziej pożytecznych roślin tutaj na świecie. Jest tak dużo pożytecznych roślin, ale ta roślina szczególnie polecana dla wszystkich osób, które mają jakiekolwiek problemy ze sferą seksualną czy ze sferą erotyczną w związku czy ogólnie, a jednocześnie jest to roślina niezwykle pobudzająca i bardzo dobrze przyjmuje się w stosowaniu zamiast kawy lub nawet w połączeniu z kawą. Dla niektórych osób może być to zbyt silna mieszanka. Dzisiaj chciałabym przedstawić moje cztery towarzyszki, które mają w tej chwili niecałe 2 lata. To była nasza ogromna przygoda razem, gdyż nasionka zostały wysiane już dawno, dawno temu. Przez długi okres czasu kompletnie nic się nie poruszyło, także już z pełnym zrezygnowaniem wystawiłam całą tą donicę na zewnątrz. Machnęłam na to ręką, twierdząc, że może po prostu nie jest mi dane wyhodować swoją własną Damianę. A tutaj taka niespodzianka, po bardzo, bardzo długim okresie czasu pojawiły się moje małe towarzyszki, a w tej chwili już są troszkę większe i jak widzicie mają tutaj przecudne kwiaty i już nasionka, pierwsze zawiązki nasion. Także każdemu polecam, w tej chwili już można odrywać listeczki i robić z nich herbatę. Moi kochani, ale wracając do tematu dzisiejszego spotkania. Na samym początku ogromnie przepraszam za moje dzisiejsze zmęczenie. Nie będę ukrywać, po rytuale dziękczynnym, który miał miejsce wczoraj oraz dzisiaj, jestem kompletnie energetycznie wykończona. Dlatego nie odpowiadam dzisiaj na żadne Wasze listy. Bardzo proszę wybaczyć, gdyż wolę po prostu przygotować ten film, z którego Wy możecie skorzystać, niż jeszcze bardziej oddać energię w formie listów. Potrzebuję dzisiaj troszeczkę czasu, aby się zregenerować energetycznie. W nawiązaniu do rytuału, w naszym rytuale dziękczynnym, wspólnym, bardzo, bardzo dziękuję za udział w tym rytuale każdej osobie. W tej chwili policzyłam tylko tak na szybko ilość odpowiedzi, które otrzymałam i na tą aktualną chwilę wiem, że ponad 1200 osób wzięło udział w naszym rytuale. Z pewnością nie są to wszystkie potwierdzenia. Potwierdzenia będą spływać przez następny czas. Bardzo się cieszę, ale możecie zrozumieć, że ta ogromna ilość energii, którą musiałam przetransformować, przekazać do wszechświata, potrafi niesamowicie wykończyć takimi zwykłymi słowami. Moi kochani, Nie jestem w stanie odpowiedzieć na każdy list otrzymany na temat tego rytuału, ale obiecuję, że wszystkie te listy przeanalizuję bardzo dokładnie i przed następnym rytuałem, który ma miejsce 12 na 13 sierpnia, otrzymacie taki zbiór najważniejszych informacji, na co jeszcze należy zwrócić uwagę przed tym kolejnym rytuałem. A dzisiejszy film jest związany także właśnie z rytuałem dziękczynnym, a mianowicie jest on skierowany bardziej do tych osób, które mają bardzo, bardzo trudną sytuację życiową. Moi kochani, bardzo proszę się nie poddawać. W żadnej sekundzie Waszego życia, cokolwiek złego się dzieje, to ma to swoją przyczynę i pewne sytuacje są konieczne, aby pewne rzeczy zrozumieć, pewne sytuacje życiowe zrozumieć.
I dlatego na najgorszych sytuacjach życiowych proszę nie poddawać się i przede wszystkim nie kierować negatywnych energii czy wszelkiego rodzaju bluźnierstw w kierunku sił wszechświata, czy innymi słowami w kierunku Boga, gdyż każde bluźnierstwo, ja rozumiem, że są takie sytuacje, w których ktoś popada w kompletny szok, kompletny szał, gdyż wszystko mu się w życiu wali. I takie rzeczy to są takie rzeczy spontaniczne, działanie w afekcie. Jeżeli w takim momencie bluźnicie, to jest to w pełni wytłumaczone i z pewnością siły wszechświata to zrozumieją, że jest to działanie w afekcie. Ale proszę pamiętać, że my otrzymaliśmy w tym życiu naszą wolną wolę. I jeżeli coś złego się dzieje, to ma to swoją przyczynę i należy się bardzo skoncentrować i znaleźć przyczynę tego złego. Czy żeśmy wcześniej komuś coś złego zrobili? Czy może ta energia wraca do nas? A może po prostu pewne sytuacje są konieczne do głębszego zrozumienia? Może pewne sytuacje są konieczne, aby wskazać Wam, że jesteście na złej drodze, że robicie coś nie tak, że trzeba coś w życiu zmienić. Dlatego taki rytuał dziękczynny, który ma za zadanie tym razem podziękowanie Wszechświatowi za to, co dobre w Waszym życiu, gdyż nawet w sytuacjach, w których jest Wam bardzo, bardzo ciężko, każdy z nas takie sytuacje ma, takie sytuacje ja mam również za sobą i z pewnością będą w przyszłości sytuacje, które w życiu każdej osoby wywołują pewnego rodzaju szok, pewnego rodzaju zwątpienie we wszystko, co dobre tutaj na świecie. Ale właśnie w takich sytuacjach należy być bardzo ostrożnym i należy skupić się na tym, aby znaleźć to, co piękne i za to podziękować. Zawsze dziękować za to, co macie pięknego, bo zazwyczaj zapominamy to, co pięknego jest wokół nas, a tylko narzekamy na to, co jest negatywne wokół nas. I to nam na pewno nie pomoże, tylko te negatywne sytuacje będą rosły. To jest tak, jak Wam mówiłam w jednym filmie, w którym koncentrujemy się na tym, że chcemy coś z życia usunąć i tak bardzo koncentrujemy się na tym, że zaczynamy to przeciągać. Czyli lepiej koncentrować się na przykład na bogactwie, zamiast koncentrować się na biedzie. Lepiej koncentrować się na miłości niż na jej braku. Ja myślę, że to jest zrozumiały temat. Nie ma sensu tutaj więcej na ten temat dyskutować. Ale pragnę Wam dzisiaj przekazać to, aby nawet w najgorszych sytuacjach życiowych nie rezygnować, nie poddawać się i przede wszystkim znaleźć to, co w Waszym życiu jest piękne i za to podziękować, aby jeszcze więcej tego dobrego do Waszego życia przyciągnąć. I proszę pamiętać, że nawet w najgorszych sytuacjach życiowych może być jeszcze gorzej. Czyli nawet jeżeli ktoś jest bardzo chory, to należy skupić się na tym, co jest pozytywne, a nie na tej chorobie, nie na tym złym, bo może się okazać, że będziecie jeszcze bardziej chorzy. Zawsze może być gorzej. Czasami wydaje Wam się, że jesteście w sytuacji, w której już nic nie może być gorsze, a jednak może być gorsze. Dlatego zawsze należy znaleźć to, co pozytywne i na tym pozytywnym się skupić, za to pozytywne podziękować, aby to pozytywne przyciągnąć, a to negatywne usunąć. I proszę pamiętać, moi kochani, że każdy dzień może być nowym początkiem. Każdego dnia możecie zdecydować, mam już dość i zaczynam wszystko od początku. I tutaj taka piękna karta w tarocie, bardzo piękna, której każdy się obawia, każdy w jakiś sposób ją neguje. Karta śmierć, czyli trzynastka. Moi kochani, każdy koniec jest jednocześnie nowym początkiem. I tego Wam życzę z całego serca, aby takich pozytywnych sytuacji w Waszym życiu było jak najwięcej, a nie takich negatywnych. Dlatego zawsze dziękujemy za to, co pozytywne, a nie skupiamy się na tym, co negatywne. Nie skupiamy się, nie przyciągamy tego, co negatywne. W
tym miejscu jeszcze pragnę podkreślić, że wiele osób czeka na moją nową książkę, jak aktywować energie pozytywne w Waszym życiu. Ja obiecałam, że ta książka będzie końcem lipca, ale już dzisiaj wiem, że nie będzie gotowa końcem lipca, ze względu na to, że ten okres wakacyjny jest jeszcze gorszym okresem niż okres jesiennych depresji. Otrzymuję więcej listów z prośbą o pomoc. Dlatego proszę o cierpliwość, ta książka na pewno się ukaże i na pewno Was o tym poinformuję na moim blogu czy w sklepiku. Proszę sobie zaglądać, na pewno ta książka będzie. Moi kochani, z całego serca jeszcze raz dziękuję za udział w rytuale dziękczynnym i zapraszam na kolejny rytuał 12 i 13 sierpnia. Bardzo dziękuję za uwagę i zapraszam na nasze kolejne spotkania magiczne. Wasza Maria Bukarczyk.